Przeżywamy dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. To jest taki bardzo wyjątkowy czas, bardzo piękny czas. Ja bardzo lubię ogólnie pierwsze piątki, bo uwielbiam ludzi jednać z Panem Bogiem. Dzisiaj tak bardzo uderzyło mnie to słowo z Księgi Kapłańskiej, to dzisiejsze pierwsze czytanie. Nie wiem, czy słyszeliście, jak skupiliście się na słuchaniu, co Pan Bóg tak wymagał bardzo od tych Izraelitów. Tam tłumaczył różne święta, co się w te święta będzie działo, jakie ofiary należy składać i po prostu kilkukrotnie pojawia się takie mocne stwierdzenie: nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. I tak sobie pomyślałem, że może chociaż taką króciutką refleksję dzisiaj warto by było podjąć nad tym zdaniem i zobaczyć, czy w moim życiu te wszystkie święta, przede wszystkim niedziela, czy jest takim dniem, kiedy składam Panu Bogu jakąś ofiarę, ale przede wszystkim, czy nie wykonuję w tym dniu żadnej pracy. Wiemy, że święta nakazane, w niedzielę i święta nakazane, powinniśmy uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Tylko my jako ludzie, jak nie mamy sprecyzowane, co to znaczy, że praca jest niekonieczna, potrafimy w to wciągnąć naprawdę dużo. Ksiądz profesor Tischner bardzo często powtarzał, że człowiek potrafi mieć, przepraszam za stwierdzenie, ale to nie moje, tylko księdza Tischnera, potrafi mieć sumienie takie jak gumka od majtek, że tam się po prostu wszystko zmieści, że potrafię sobie naciągnąć po prostu rzeczywistość, dostosować ją do siebie, ale no, nie jest to koniecznie dostosowanie się do Pana Boga. Więc może dzisiaj Pan Bóg chce mi powiedzieć, zapytać się: słuchaj, jak jest z Twoją niedzielą? Jak jest z Twoimi świętami? Czy rzeczywiście potrafisz nie wykonywać w tym dniu żadnej pracy? Dużo rzeczy można sobie przygotować w ciągu tych kilku dni poprzedzających. Jak jest dobra gospodyni, to nawet przygotuje obiad wcześniej, żeby go tylko w niedzielę po sumie odgrzać. Nie trzeba tego wszystkiego robić wtedy. No ktoś powie, a na przykład, nie wiem, sprzątam sobie w domu, wtedy mam święty spokój, jest niedziela. No ale czy to rzeczywiście trzeba robić w niedzielę? Jak ktoś jest uczniem czy studentem, czy rzeczywiście się trzeba uczyć w niedzielę? Są rzeczy, które muszę zrobić. Naprawdę są, muszę. Mam pracę, którą muszę wykonać. Na przykład ksiądz. Ksiądz zawsze pracuje w niedzielę. Nie ma tak, że ksiądz nie pracuje i nie może powiedzieć, że przecież w niedzielę nie powinien pracować, a pracuje. No wiadomo, że takie jest powołanie: strażak, lekarz, policjant. Jakieś inne prace muszą po prostu być wykonane. Są obowiązki domowe, które po prostu muszą być wykonane. No jak mi się rozleje coś, to nie będę czekał do poniedziałku, żeby posprzątać. Wiadomo, że posprzątam. Jak się nagromadzi za dużo śmieci, wyniosę. Ale zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy to, co robię, rzeczywiście jest pracą konieczną. I teraz, jeśli już zostaje mi ten wolny czas w tą niedzielę, to teraz trzeba sobie postawić drugie pytanie. Co ja mam z tym czasem zrobić? No nie przyjdę na dwie msze święte do kościoła, bo tego Pan Bóg ode mnie nie wymaga. Pan Bóg ode mnie wymaga w tym dniu czegoś więcej. Oczywiście zaprasza nas do lepszego kontaktu ze sobą. Bardzo często w ogłoszeniach słychać, i u nas też to słychać, że zachęcamy do czytania prasy katolickiej. To jest dobra rzecz, żeby poczytać sobie coś, dowiedzieć się coś więcej. Niekoniecznie z gazety, z kościoła kupionej. Można dowiedzieć się czegoś i z internetu, i nawet w telewizji coś dobrego obejrzeć. To jest coś, co mnie ubogaci, co mnie w jakiś sposób zbliży do Pana Boga. To, co mi się u Żydów podoba, zwłaszcza ortodoksyjnych, nie wszystko tam jest super, ale są rzeczy, które są naprawdę świetne u nich, to jest to, że jak u nich przyjdzie szabat, czyli powiedzmy tak w cudzysłowie ta nasza niedziela, to oni siedzą w domu, bo mogą przejść tylko 1000 kroków, to znaczy nie za dużo. Jeśli siedzą w domu, to ich takim ważnym zadaniem powinno być przynajmniej pielęgnowanie tych wszystkich wartości takich rodzinnych. To jest świetny czas na to, żeby sobie porozmawiać z żoną, z mężem, porozmawiać sobie z dziećmi, zobaczyć, co u nich słychać po całym tygodniu, bo nieraz nie ma czasu na to, żeby gdzieś w inne dni jakoś tam sobie porozmawiać, żeby robić rzeczy wspólne.
Dzieci w przyszłości nie będą pamiętać tego, żeście pracowali jako rodzice dużo, że przynosiliście pieniądze i tak dalej. Dzieci w przyszłości, jak już sami będą mieli dzieci, będą pamiętać to, że mama i tata, babcia i dziadek spędzili z nimi czas, że ten czas im po prostu dali, że ten czas im poświęcili. I ta niedziela, myślę, jest taką genialną rzeczą. Można iść razem do kina, można iść razem na spacer, można właśnie takie domowe rzeczy, które są słuszne w niedzielę, można razem wykonywać, bo to się najbardziej zapamięta i to by od nas Pan Bóg chciał. I ta ofiara, właśnie tutaj też dużo o tej ofierze było w tym pierwszym czytaniu, ta ofiara może być różna. Jest tak, że nieraz rodzice mają dość swoich dzieci, nie? I nie potrafią. Pandemia nam pokazała, że niektórzy nie potrafią współpracować ze swoimi dziećmi, jak mają 40 metrów kwadratowych i po prostu siedzą z tymi dziećmi przez 3 miesiące, że nie potrafią. Ale ofiarą wtedy dla tego dziecka, dla Pana Boga będzie to, że ja się na przykład tego dziecka mimo wszystko będę uczył. Że ja się swojego współmałżonka będę uczył. Że ja będę próbował dać coś z siebie, żeby w tej danej sytuacji coś było lepiej. I słuchajcie, ta niedziela, każde święto jest ku temu idealną okazją. Naprawdę idealną okazją. Więc mamy dzisiaj piątek. Jutro jest sobota, więc można poplanować, co będziecie robić w niedzielę. I chciałbym, żebyście, oczywiście nie musicie mi tego mówić, ale żebyście sobie powiedzieli po niedzieli, jak ta niedziela minie, że była naprawdę świetnie przeżyta. Że to była taka niedziela, gdzie rzeczywiście nie wykonywaliście w tym dniu żadnej pracy, że spędziliście ją dobrze i ta energia, którą tak jakby pozyskaliście w tą niedzielę, że ona będzie na was oddziaływać przez cały tydzień. Niedziela powinna być takim ładowaniem akumulatorów, więc zróbcie tak, bo to od was dużo zależy, żeby ta niedziela była jak najlepszą niedzielą i dla was, a przede wszystkim dla Pana Boga. Amen.